Temat, który zainspirował mnie do nagrania tego filmiku, myślę, że będzie dość krótki, taki bardziej zarys. Postaram się nie rozgadać. To temat, z którym przychodzą oczywiście tutaj do tego gabinetu moi pacjenci i który ma wiele wymiarów i wiele różnych takich konsekwencji. Oczywiście też w relacjach. Temat to wybaczanie. Wybaczanie albo nieumiejętność wybaczenia. Zakładam, że każdy człowiek miał jakieś doświadczenia gdzieś i kiedyś, które no, wiązały się z poczuciem skrzywdzenia, z poczuciem, że ktoś zrobił krzywdę, wyrządził jakiś ból. I myślę, że każdy z nas znalazłby w sobie takie kawałeczki, takie wspomnienia, jakieś skojarzenia, gdzie ktoś nam zrobił jakąś przykrość. I szczególnie to ma znaczenie wtedy, kiedy doznajemy tej przykrości, doznajemy tego bólu od osób nam najbliższych. Freud kiedyś powiedział, że nigdy nie jesteśmy tak narażeni na ból, na cierpienie, jak wtedy, kiedy kochamy. I też rzeczywiście tak jest. Osoby, które przychodzą tutaj, trochę tak oczywiście generalizuję, przychodzą z różnego rodzaju problemami, a pod nimi często jest niewybaczona krzywda i nie ma znaczenia, czy osoba, której czegoś tam nie wybaczyli, żyje, nie żyje, jest daleko czy blisko fizycznie, bo ktoś może być i bardzo, bardzo daleko, set kilometrów albo wiele tysięcy kilometrów nawet, mieszkać, prowadzić zupełnie odległe życie, odrębne życie, a jednocześnie osoba, która żyje tu i teraz i żyje w takim poczuciu skrzywdzenia, no jakoś to się przekłada i nawet więcej, ludzie często wkładają bardzo dużo wysiłku w to, żeby nie wybaczyć tej osobie, no, z którą już tak naprawdę nie łączy ją nic na chwilę obecną. No i kto na tym traci? No najwięcej traci oczywiście na tym osoba, która nosi w sobie taki uraz, takie niewybaczenie, taki żal, poczucie pokrzywdzenia. Tak jakby to miało jakoś uderzać w tamtą osobę krzywdzącą, tego krzywdziciela. No tak się nie dzieje. No najwięcej, powtarzam, traci ta osoba, która nie wybacza. To jest tak, jakby nosiła bardzo duży plecak i nie chciała go z kamieniami i nie chciała go ściągnąć. No i to bardzo eksploatuje, to bardzo męczy. Oczywiście przekłada się to na różne sfery, tak jak wcześniej powiedziałem, na relacje. I w terapii można robić coś takiego, żeby właśnie odcinać pewne poczucie żalu, pewne poczucie krzywdy i wybaczać je. Wybaczenie, nie mam tutaj absolutnie na myśli żadnego wymiaru wybaczenia jakiegoś konkretnego, na przykład religijnego. Nie jestem tutaj od nawracania ludzi. I wybaczenie można uznać za takie odpuszczenie winy, za takie rozstanie się, pewnego rodzaju odcięcie i jakiegoś wątku ze swojego życia, z historii swojego życia. A kiedyś usłyszałem takie określenie, że wybaczenie to jest pozwolenie komuś odejść bez wymierzenia sprawiedliwości. Oczywiście takich definicji wybaczenia można tworzyć bardzo, bardzo dużo. Ale chciałem zwrócić uwagę na taką jedną kwestię, na jedną kwestię z wielu w kontekście wybaczenia, która wiąże się z tym, z takim trochę, jakbym powiedział, błędem poznawczym. To znaczy, ludzie często nie chcą wybaczyć, bo mają takie poczucie, że wybaczenie to jest takie, łączy się, znak równości jest z rzuceniem się na szyję i zostaniem takimi przyjaciółmi do końca życia. To w ogóle nie musi mieć kompletnie nic z tym wspólnego. Można komuś wybaczyć
i nie mieć z tą osobą nic wspólnego w dalszym życiu. Wybaczenie, myślę, że warto się nauczyć takiego wybaczenia ze względu chociażby na taki własny pozytywny egoizm, żeby się nie męczyć po prostu w dalszym ciągu z czymś. Coś przepracować, coś przerobić, wyzłościć się jak najbardziej. Można w terapii, jest miejsce na wszystko, jest przestrzeń, jest miejsce na wszelkie uczucia. I ludzie, kiedy w takim doświadczeniu terapeutycznym przeżywają prawdziwe uczucia, prawdziwe łzy, prawdziwą złość, wściekłość nawet czasami, no, tak jakby coś zrzucali z siebie i to naprawdę bardzo wielu ludziom pomaga w oderwaniu się od takiej niewybaczonej krzywdy. Czasami to się łączy właśnie z cierpieniem, z przepłakaniem w takich warunkach gabinetowych, w takich warunkach, można powiedzieć, w cudzysłowie laboratoryjnych, ale to, co się tutaj wydarza, naprawdę jest prawdziwe i pancerz, który ostatnio mówiłem o takim pancerzu pod tytułem agresja, czy w wydaniu agresji. Kiedy ludzie zajmują się tym, co tam w środku mają, kiedy się z tym spotykają, z tym bólem, z tym często skrzywdzonym dzieckiem, taką dziecięcą częścią, nieistotne ile mają lat, czasami mają lat 40-50, i kiedy spotykają się z tym skrzywdzonym, bezradnym na kiedyś, na tamten czas dzieckiem i się nim zajmują, opiekują się nim, jakoś zwracają na niego, na tą część uwagę, to się okazuje, że zdrowieją, że objawy, z którymi się też borykali, objawy ustępują. No i konsekwencją jest to, że tworzą bardziej zdrowe relacje i nikt nie dostaje po głowie za to, co ktoś kiedyś im zrobił. Bo często to tak się dzieje, że ktoś właśnie cierpi, ktoś dostaje po tej głowie, na kimś się odreagowuje coś, co tak naprawdę płynie z takiego wątku jakiegoś z życiorysu z gdzieś i kiedyś. No to chyba tyle na temat wybaczania. Nie jest to oczywiście całe kompendium wiedzy na temat tej kwestii, ale myślę sobie, że może kogoś tutaj albo zainspirowałem, albo uruchomiłem tą treścią, tą gadką. No i ktoś sobie może więcej poczytać, poszukać na temat wybaczenia. Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrego czasu Wam życzę. Do zobaczenia.